Daj bliżej ten telefon. Głośność powiadomienie 0%. Dzwonimy do, kochani, gdzie? Biuro Polityki Klimatycznej. Daj mi bliżej ten telefon. Przepraszam. Biuro Polityki Klimatycznej. Tak, daj bliżej. Posłuchajcie, ta muzyczka. Od parę minut jesteś numer jeden. Tak, siedzę w bluzie, jest zima, jest chłodno. Przepraszam, obecnie wszystkie linie są zajęte. Twoja pozycja w kolejce to? Jeden. I odbiłem się cieplej na duszy. Posłuchaj tej muzyki. Takie, wiecie, jest taka trochę irytująca. Tak jakby się śmieli z was. Mogliby dawać taką muzykę, jak jest w Biedronce. Przepraszam, obecnie wszystkie linie są zajęte. Twoja pozycja w kolejce to... Jeden? Jak w Lidlu. Nawet jak w Banku Millennium. Jest taka fajna, wyciszająca. I tak się nie dodzwonisz. Wydział gminy nam podał, nie? Gdzie trzeba się zgłosić. A do 31 listopada tego roku 2022, czyli do dzisiaj, jest możliwość złożenia drugiego wniosku o węgiel. Jeden już był złożony w lipcu. Jeden? Już, kończ. I już czekam minut. Sześć. Powiedzieli w gminie, że trzeba zadzwonić tu i tu, że oni nic nie wiedzą, nie? Więc wniosek ten z lipca chyba został odrzucony. Co? Nic. Następny czas czekania. A, 7 minuta. Szczęśliwa cyfra. Ha. Więc dzisiaj trzeba złożyć godzina. Przepraszam, obecnie wszystkie linie są zajęte. Twoja pozycja w kolejce to. Jeden. Przepraszam, 9 minuta. A, już 9 nawet idzie, a to źle spojrzałeś, widzisz? Tak. I jak się dzisiaj nie złoży, to kochani, przypominam, Turbo Extra na grzewnicę jest filmik u mnie. W sposób parodyjny zrobiony. Czy to jest śmieszne? Czas pokaże, jaki przyjdzie rachunek za prąd. Dobrze, już to nudne jest. No to jest nudne, ta piosenka, no jest, ta piosenka jest, jest mega koszmarna. Bo ci, którzy będą oglądać, jak będziesz przedłużył, to mniej dobre. No i to, kochani, czekamy, zobaczymy. Jak nie będzie w przyszłym roku już filmów na moim kanale, to znaczy, że... 10 minuta. Że zrobiłem się oziębły z wrażenia i z braku pomocy ze strony cudownego polskiego kraju. Ha. Ostatnie, przycisk. Pauza, przycisk. Pauza, przycisk. Na mów. Głośność powiadomienie 0%. Zima idzie. Patrzcie. Przesuń się, bo chcę odejdź. Pokazać. Patrzcie, o, Majt na dupę, zima idzie, koniec już, no, latania już. Ścipochu na wierzchu, dziecko, mróz idzie. Dobrze, już. Kochani, polecamy też dla waszych psów, ubierzcie ich, bo naprawdę masakra. Dalej czekam na telefon, ha. I chyba się nie dodzwonimy. Pauza.
Pauza, pauza. No i wam pokażę, jak to wygląda z tymi mapkami. Głośność powiadomienia 0%. Tu macie mniejsze wkładki dla małych piesków, tutaj, a tu macie większe wkładki dla dużych psów. Przepraszam, obecnie wszystkie linie są zajęte. Twoja pozycja w kolejce to 1. I robimy to tak. Tutaj mamy na ogon dziurkę, dokładnie wam pokażę. Tutaj mamy tak, przód. I teraz ja muszę to włożyć. One są chyba troszeczkę dla Lolci za małe, te majteczki, no bo ona, jak panowie, ma wielkie dupencje. No to się dziwić, że majtki za małe, no ludzie, no. Było sobie kupić chihuahuę, nie? Nie, trzeba byłoby z nią pojechać i wziąć te majtki. Przymierzyć przy nim, tak. I tak się wkłada, w dziureczkę się wkłada, po prostu i się tak ma. Nie się kupuje jako podpaski, potem te wkładki do podpasek się kupuje, czy jakoś tak to się nazywa. Ewentualnie to można przeprać. No nie, to jest jednorazowe. Ale to wszystko jest jednorazowe, ale można to przeprać, bez problemu. No można, także przepraszamy, wszystkie linie obecnie są zajęte i zapraszamy do następnego filmu. Pa! Zatrzymaj na